Dokładnie w tym miejscu pojedziemy już tramwajem na początku września. Przynajmniej aktualnie takie są zapowiedzi. A czy to jest realne? Zerknijmy na budowę całego tramwaju do Wilanowa w maju 2024, a właściwie na koniec tego miesiąca. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów i znajdujemy się w Wilanowie, jak sama seria się nazywa. I w tym miejscu przyszłości ulica będzie wydłużona, a właściwie cała aleja Rzeczpospolitej do południowej obwodnicy Warszawy i w tym miejscu planowana jest docelowa pętla tramwajowa, gdzie nie tylko i wyłącznie tramwaje dwukierunkowe, ale również tramwaje jednokierunkowe będą mogły dojechać. Planowana realizacja jest do 2050 roku. Tymczasem w tym miejscu jest kraniec, terminal krańcowy Brani, gdzie tylko łącznie tramwaje dwukierunkowe będą mogły kończyć swoją trasę. Terminal jest przygotowany na trzy perony, a właściwie trzy krawędzie peronowe, ale peron jest tylko łącznie jeden. Miejmy nadzieję, że zatem sobie poradzi z tym lepiej niż na początku działania przystanku tramwajowego na Gagarina i będzie jeden rozkład jazdy na cały przystanek, ale co ważne, tutaj mają kończyć swoją trasę dwie linie tramwajowe. Najprawdopodobniej będzie to linia 35 i coś drugiego jadącego po Jana Pawła. Co to dokładnie będzie, tego wam w tym momencie nie powiem. Może 33, ale raczej wątpię, raczej sądzę, że to będzie jakaś nowa linia tramwajowa. Wiadomo też, że część kursów 35 będzie skrócona i będzie dojeżdżać tylko łącznie do stawek i tam będzie korzystać z krańcówki, a właściwie z rozjazdu pomiędzy torami, który ma być realizowany w najbliższe wakacje. Z kolei w tym miejscu widzimy, że już powoli faktycznie się wszystko pojawia, mianowicie podbudowa betonowa pod nowe torowisko tramwajowe. Co prawda tutaj prace najwłodniej są realizowane w związku z wstrzymaniem prac na początku inwestycji, ale możemy dokładnie zobaczyć, że faktycznie jest już tutaj zarys jednej nowej jezdni po stronie zachodniej. W tym miejscu z kolei jest już oddane do użytku skrzyżowanie po nowych torach, ale jezdnia sam samej Alei Rzeczpospolitej cały czas jest jeszcze jednokierunkowa. Więc to wygląda, tak jak widzicie na załączonym obrazku, i będzie tak to realizowane w kolejnych miesiącach, a zakończenie tutaj ma jest planowane na wrzesień. A właściwie na 1 września. 1 września mają już tutaj pojechać tramwaje zgodnie z nowym rokiem szkolnym. A przynajmniej takie są na razie plany. Lecimy sobie dalej, bo dalej możemy zobaczyć nowe przystanki autobusowe, które tutaj powstają. Już krawężniki się faktycznie pojawiają, stara wiata całkowicie zniknęła. Widzimy też nowe krawężniki przystankowe dla tramwajów, które będą montowane już niedługo na przystankach tramwajowych. A dalej widzimy całe nowe skrzyżowanie w tym miejscu, które zostało całkowicie teraz zamknięte, jeżeli chodzi o wylot z strony zachodniej. Widać dokładnie, że już tutaj się pojawiła nawet nowa ostatnia warstwa asfaltu, więc najprawdopodobniej niedługo będzie jakieś przełączenie ruchu w tym miejscu. Widzimy też doskonale, że torowisko tramwajowe jest już na równej wysokości, jest całkowicie połączone. Przystanków tramwajowych w zupełności jeszcze nie ma. Ujęcia, jak widzicie, są nagrywane w deszczu i po części nawet w burzy, więc już faktycznie kończymy tutaj w tym momencie lot. No i na dalszym zakręcie, a właściwie na dalszym zakresie możemy zobaczyć doskonale, jak wszystkie te krawężniki wyglądają i powoli to faktycznie się już podsumowuje, jeżeli chodzi o nowe przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe również. Na dalszym zakręcie możemy zobaczyć nowy łącznik w tym miejscu drogowy. Dzięki temu już w przyszłości najprawdopodobniej będzie przerzucony ruch samochodowy na drugie części jezdni, tak by faktycznie samochody jeździły jezdniami, które aktualnie są w budowie, a te jezdy, które są nieaktualnie w budowie, zostały po prostu całkowicie wyburzone i postawione od nowa. Pamiętajcie, że wszędzie ma być nowa nawierzchnia asfaltowa, a przynajmniej jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji. Nie mówię tego o drogach rowerowych, bo tam to jest trochę bardziej pokręcone. Wszystkie drogi rowerowe, w teorii są realizowane w ramach tej inwestycji, ale w praktyce chodzi tylko łącznie o drogi rowerowe, jeżeli chodzi o przejazdy i całe skrzyżowania. Część dróg rowerowych, która jest w zakresie nowego układu drogowego, też jest realizowana, ale pozostałe drogi nie są dotykane w ramach tej inwestycji. To jest z kolei przy Olesi Królewskiej niedługo ma być przedłużenie i połączenie z Ursynowem, natomiast zanim to się wydarzy, tutaj musi powstać tramwaj. Tramwaj faktycznie jest tutaj krok po kroku realizowany. Widzimy, że tutaj brakuje już ostatniego fragmentu, jeżeli chodzi o połączenie torowiska tramwajowego przez samą Oś Królewską i tam ruch jest realizowany aktualnie jedną jezdnią. Na dalszym odcinku widzimy, że pojawia się nowa jezdnia wschodnia po prawej stronie na ujęciu, a torowisko tramwajowe ma już ciągłość, jeżeli chodzi o szyny. Szyny są tutaj już zamontowane na całym odcinku, a w tym miejscu jest wjazd dla autobusów na torowisko tramwajowe, tak aby autobusy nie przejeżdżały przez te skrzyżowanie z samochodami, tylko jechały środkiem razem z tramwajami na przystanek autobusowy w kierunku dalszej części centrum Warszawy. Więc to jest taka ciekawostka, że w tym miejscu faktycznie na krótkim odcinku w Wilanowie tramwaje i autobusy będą jechać po wspólnym torowisku, a tylko łącznie w jednym kierunku, w kierunku centrum. Tak to się mniej więcej tutaj wszystko zarysowuje.
I teraz mamy takie ujęcie, ja trochę może spowolnię z głosem, bo na pewno już dosyć was zniechęciłem tym szybkim tokiem, ale faktycznie 30 minut materiału jest dzisiaj przed nami, więc całkiem długi ten film jak na tramwaj do Wilanowa, ale to i tak dla mnie jest całkiem mało. Pamiętajcie, że, znaczy z ciekawostką powiem, że trochę mniej faktycznie wam pokażę tego co zazwyczaj na Puławskiej, bo nie udało mi się uzyskać wszystkich pozwoleń i tam mam ujęcie tylko łącznie z ziemi i z początku maja, jak to wyglądało podczas oddania do użytku tramwaju na Gagarina. No może nie z początku, właściwie z połowy miesiąca. No i tak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Sobieskiego. Na Sobieskiego faktycznie jest aktualnie jedna jezdnia. Powstaje teraz już ta druga część. Samochody jeżdżą aktualnie, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie z Aleją Wilanowską poprzez nowe torowisko tramwajowe. Druga część jezdni jest stabilizowana. Widać też, że nowe nawierzchnie asfaltowe się pojawiły na samej Alei Rzeczypospolitej, czego nie było widać wcześniej. Torowisko tramwajowe jest prawie połączone. Brakuje jeszcze ostatniego fragmentu, jeżeli chodzi o właśnie część Alei Wilanowskiej. Tutaj jest całkiem ładny zakres, jak widzicie w tym momencie, jeżeli chodzi o nowe krawężniki, drogi rowerowe i chodniki. Tutaj powoli się pojawiają, jeżeli chodzi o ten narożnik wschodnio-północny tego skrzyżowania. No i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o te miejsce. Przystanki tramwaje będą się znajdować po tej stronie skrzyżowania dla obydwu kierunków i tutaj właśnie przystanek wspólny dla autobusów i tramwajów w kierunku centrum Warszawy. Następnie za tym skrzyżowaniem autobusy będą tutaj już dokładnie zjeżdżać na prawo, na jezdnię ze wszystkimi samochodami, tak aby dalej torowisko tramwajowe mogło pozostać zielonym torowiskiem. I teraz powiem, czemu zielone torowisko jest tak ważne, kiedy będziecie mogli oglądać teraz, jak to wyglądało w Boże Ciało, bo to jest właśnie proces, jak tutaj miała miejsce w Boże Ciało. No i także musiałem chwilę poczekać do nami i pomijać te wszystkie rzeczy. Natomiast czemu tak ważne jest zielone torowisko na nowych inwestycjach w Warszawie? O, dobrze to widać na ostatnich dniach. Ja ostatnio miałem okazję w sobotę, 1 czerwca, jeździć z okazji Dnia Dziecka na linii tramwajowej D. Linia jeździła poprzez różne części Warszawy, przez dużą część Pragi i na Pradze jest trochę torowisk tramwajowych w zielonym torowisku i trochę w części asfaltowej. Doskonale było widać, co się dzieje, kiedy jest asfalt, a co się dzieje, kiedy jest zielone torowisko. Poprzez te nawalne deszcze, jeżeli było zielone torowisko, ładnie tramwaj sobie sunął, nie było w ogóle żadnych kałuży. Jeżeli jest oczywiście wszystko ładnie odwodnione od dołu. Natomiast jeżeli mieliśmy torowisko w betonie i w asfalcie, jechaliśmy właściwie tramwajem wodnym. I tramwaj musiał oczywiście zjeździć powoli, żeby przypadkiem nie zalać się od spodu. Oczywiście tramwaje zabytkowe są wysokopodłogowe, ale i tak wszystkie elementy, jeżeli chodzi o silniki, znajdują się cały czas na dole, więc nie można przez takie miejsca szybko przejechać. Nie mówiąc już o zwykłych samochodach, które też musiały nurkować w tych miejscach w niezłych kałużach. Ale dzięki takim zastosowaniom jak zielone torowisko tramwajowe, ten problem znika. A przynajmniej jeżeli chodzi o odcinki proste, nie będące jeżeli chodzi o skrzyżowania. Więc to faktycznie jest zaleta, jeżeli chodzi o tramwaje względem na samochodów i autobusów, które po prostu mogłyby utknąć w dużej kałuży, a tramwaj mimo wszystko raczej przejedzie. Tak, widzieliście tutaj kolejne przystanki tramwaju obok tej procesji. No i lecimy sobie dalej nisko nad torowiskiem tramwajowym. Zwróćcie uwagę, że tutaj już faktycznie są całkiem ładnie zamontowane wszystkie podkłady. No i tak to się prezentuje i dolatujemy do miejsca, gdzie kiedyś jeszcze była kładka. A teraz już w tym miejscu kładki nie ma. Droga rowerowa na przykład w tym miejscu całkowicie nie będzie analizowana, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Ona pozostanie, jak wcześniej była w tym miejscu, jeżeli chodzi o nawierzchnię z kostki brukowej. Na pewnym fragmencie, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe, faktycznie będzie asfalt, ale w pozostałych miejscach tutaj pozostanie kostka brukowa, więc to faktycznie jest jeden z tych mankamentów, jeżeli chodzi o tą inwestycję, że faktycznie będzie tutaj dosyć dużo dróg rowerowych, nowych, asfaltowych, ale w praktyce pozostałe, które były w dużej części, pozostaną takie, jakie były, czyli nie będą analizowane w ramach tej inwestycji. ZDM oczywiście mówi, że w przyszłości to zrobi, ale na razie mam ważniejsze rzeczy do realizacji, jeżeli chodzi o naprawy innych dróg rowerowych w całej Warszawie. Z kolei w tym miejscu widzimy już zarysowanie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z nową zataczką dla przystanku autobusowego po prawej stronie w kierunku centrum. No i co ważne, można doskonale tutaj zobaczyć, że już pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu, a w tym miejscu mamy w końcu odsłonięty nie w namiocie ten nowy rozjazd. Rozjazd w tym miejscu jest dla tramwajów, które w przyszłości będą jechać w kierunku Wilanowa, ale na przykład będą musiały po prostu skończyć swoją trasę w tym miejscu, bądź będą musiały pojechać do Wilanowa po jednym torze. Możliwości jest dużo, możliwość jest jeszcze jedna, tramwaje w tym miejscu z Wilanowa będą kończyć swoją trasę, czyli na przykład jeżeli coś się wydarzy na dalszym odcinku w kierunku Śródmieścia, tramwaj po prostu będzie mógł skończyć w tym miejscu swoją trasę. Jest trochę dziwna lokalizacja, jeżeli chodzi o tego typu rozjazdy, bo rozjazd jest oczywiście zrealizowany w ten sposób, żeby tramwaj nie mógł wjechać przypadkiem pod zły tor, więc jest tutaj zrobione, że tramwaj musi wycofać na drugi tor. Natomiast czemu to jest według mnie dziwne? Bo w tym miejscu jest teraz obok pętla tramwajowa Stegny, która na spokojnie mogłaby
zaspokoić dodatkowe potrzeby, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Rozumiem, że ten rozjazd może mieć trochę większy sens, jeżeli chodzi o wpuszczenie w tym miejscu większego ruchu tramwajów, tak aby po prostu więcej tramwajów jeździło do tego miejsca, jeszcze zanim powstanie pęta tramwajowa Stegny i po prostu część tramwajów będzie kończyć swoją trasę właśnie na przystanku Świętego Bonifacego. Pozostałe tramwaje będą jechać do pętli Nabranickiego, a właśnie na krańcu Nabranickiego, a część tramwajów będzie kursami skróconymi do Świętego Bonifacego. Mówię tylko wyłącznie, że taka możliwość w tym miejscu istnieje po prostu do czasu oddania do użytku pętli Stegny, bo jak już będzie pęta Stegny, na spokojnie wszystkie tramwaje będą mogły tam pojechać. Na pętli Stegny, którą za chwilę zobaczycie w budowie, będą dwa terminale, więc na spokojnie dwa tramwaje, dwie linie będą mogły tam skończyć swoją trasę. No i będzie też możliwość zawracania, czyli w skrócie tramwaj będzie mógł robić kółeczka w nieskończoność na tej nowej pętli, co jest dosyć ciekawą atrakcją. I zawsze lubię tego typu pętle tramwajowe. Jest takich kilka, nie wszystkie niestety w ten sposób zostały zrealizowane, na przykład na Winnicy było to w projekcie, było to w planie, ostatecznie wyleciało w projekcie już wykonawczym, ale dobra. Tutaj z kolei jest ciekawostek, faktycznie Świętego Bonifacego jest teraz dosyć mocno pocięta i na przykład od strony wschodniej nie ma w ogóle wjazdu, więc tutaj autobusy kończą swoją trasę właśnie w tym miejscu, gdzie zawracają sobie na spokojnie, więc tutaj powstały tymczasowe przystanki autobusowe. Podobnie jest w drugą stronę, na samej Jana III Sowieckiego, też jest parę przystanków krańcowych dla autobusów, bo Świętego Bonifacego na dalszym odcinku w kierunku pętli Stegny jest ulicą jednokierunkową. Zresztą sama pętla Stegny aktualnie przestała istnieć i tam już autobusy nie mogą wjeżdżać, więc trochę tutaj dosyć dużo utrudnień. Jeżeli chodzi o autobusy, gdzie one tutaj kończą teraz swoją trasę, to po prostu musi szukać tych przystanków. Nie jestem w stanie tego powiedzieć lepiej. A WTP czy ZTM po prostu nie przygotowali jakiejś ładnej mapki. Natomiast co ważne, w tym miejscu aktualnie ruch samochodowy i autobusowy odbywa się tylko łącznie w jednym kierunku. Ruch pieszy jest ograniczony i też trzeba trochę chodzić po bliskich osiedlach. Natomiast na razie w głównej mierze mimo wszystko tutaj jest teren zabezpieczony i wyrównywany, jeżeli chodzi o stare nawierzchnie. Wszystko trzeba zlikwidować i przełożyć wszystkie sieci podziemne. Tramwaje i autobusy na nową pętlę Stegny mają dopiero się pojawić na koniec tego roku, czyli na koniec 2024, a wszystkie prace mają się zakończyć w 2025 roku, jeżeli chodzi o tą inwestycję, więc jeszcze trochę czasu tutaj nam pozostało. Co jest ważne? Bo ważne jest to, że tramwaje mają faktycznie zakończyć swoje wszystkie prace budowlane na tej inwestycji dopiero właśnie na przełomie 2024 i 2025 roku, ponieważ a to jest ważne dlatego, że dopiero wtedy ZTM planuje wprowadzenie nowego rozkładu jazdy, jeżeli chodzi o komunikację autobusową i tramwajową w okolicy. Tramwaje oczywiście dojadą już do Wilanowa we wrześniu. Na Stegny mają dojechać już w grudniu. Ale co ważne, komunikacja autobusowa będzie cały czas po staremu. Może tam jakieś mniejsze zmiany będą, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, ale wszystkie linie będą cały czas jeździć mniej więcej po staremu, tak jakby był kiedyś rozkład jazdy. Chodzi oczywiście o to, że docelowy układ drogowy w tym miejscu jeszcze nie będzie zakończony i w związku z tym ZTM nie planuje jakichś większych utrudnień, kiedy będą jeszcze inne utrudnienia, inne objazdy na całej inwestycji. Po prostu chcą wszystko prowadzić w jednym momencie naraz, a nie robić jeszcze więcej utrudnień, bo wiadomo, że mieszkańcy raczej nie lubią się przyzwyczajać do częstych zmian. Zmiana jest jedna i to już jest bolesny element. Doskonale o tym wiemy, bo większość inwestycji, na przykład budowa metra, wprowadza dosyć duże zmiany i cięcia, jeżeli chodzi o komunikację autobusową. A tego też ZTM zapowiada, że rozpoczną się konsultacje teraz mniej więcej na początku czerwca, a natomiast konsultacje będą trwały przez najprawdopodobniej całe wakacje. I dopiero po wakacjach będziemy mieli wyniki, znaczy ZTM to będzie analizować i prawdopodobnie około października uzyskamy już docelowe plany, jak to dokładnie będzie wyglądać. Zresztą to, co nam ZTM zaproponuje teraz, jeżeli chodzi o nowy plan na komunikację szynową i autobusową w Wilanowie, na Mokotowie i na części Śródmieścia, będę analizować oczywiście w specjalnym odcinku z tramwaju do Wilanowa z drzewa, który najprawdopodobniej pojawi się może nawet w przyszłym tygodniu. Na razie czekam, a zatem faktycznie wyślę te wszystkie plany, jak to będzie wyglądać, co oni nam proponują, a później to wszystko będzie leciało na konsultacje społeczne. Więc czekamy na razie, aż zatem faktycznie opublikuje plany, jakie aktualnie dla nas wszystkich sporządzili. Tymczasem lecimy sobie dalej ponownie do Świętego Bonifacego i mam dla Was taką ciekawostkę. Zobaczyliście już pętlę Stegny, zobaczyliście już Branickiego, teraz lecimy w kierunku Śródmieścia, na dalszym mokotowskim odcinku, gdzie trochę się już pozmieniało. Ja aktualnie sobie stoję na drodze z Dami w splocie, po których w przyszłości tramwaje będą mogły skręcić z odcinka Wilanowskiego w kierunku pętli Stegny. No, wydaje się to na razie niesensowne, ale w przyszłości tramwaje z pętli Stegny mają pojechać prosto do metro Wilanowska. W przyszłości, dalekiej przyszłości. Na razie ta przyszłość nie jest zrysowana, chociaż jest w analizach i właściwie w studium do 2050 roku.
roku, jakie mają być realizowane kolejne trasy tramwajowe w Warszawie. Ale te analizy i te plany są tak odległe, że może lepiej o nich właściwie w tym momencie nie mówić, tylko zarysować, że coś tam jest planowane na kiedyś. Tymczasem, jeżeli moje filmy z budowy całego tramwaju do Wilanowa i innych inwestycji z Warszawy się podobają, możecie zostać patronami Wizanosza. Patronami ukośnika Wizanosz. Dzięki temu możecie też oglądać niektóre filmy przedpremierowo. Tymczasem wracamy do reszty filmu i lecimy dalej w kierunku Śródmieścia. No tak, Śródmieście to jest kierunek nasz, ale do Śródmieścia dolecimy za 15 minut. Nie, nadal przesadziłem, za około 10 minut. Bo będziemy lecieć jeszcze od Śródmieścia w kierunku Gagarina. Natomiast co ważne, w tym miejscu po lewej stronie macie właśnie autobusy, które kończą swoją trasę, a następnie dotujemy do miejsca, gdzie przystanku tramwajowego tutaj nie ma. Będzie przystank tramwajowy, na razie jeszcze nie ma oczywiście samych peronów tramwajowych, ale prace tutaj postępują. Zwróćcie uwagę też, że w ramach tej inwestycji zniknęły wszystkie kładki. Część kładek mogliście zobaczyć w intrze nowym, który trochę pozmieniałem. Natomiast no, kładek teraz tutaj zupełnie nie ma, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa. W tym miejscu Czarnomorska oczywiście będzie. Widać już, że powoli zalec mniej więcej nowych przejść dla pieszych przejazdów rowerowych. Przystanki tramwajowe i autobusowe będą w okolicach zazwyczaj podobnych, natomiast przystanków autobusowych ogólnie będzie to już dużo więcej. Chodzi o to, żeby po prostu tramwaj był szybszym środkiem transportu, skoro i tak będzie jechać po szynach i będzie mieć w tym miejscu zieloną falę. No, a propos zielonej fali. Na pewno część z Was zauważyła, że tramwaje na Gagarina się jedzie dosyć długo. Chodzi oczywiście o to, że zielonej fali tam jeszcze nie ma zanalizowanej. Czemu? No bo zielonej fali się nie wprowadza na tę organizację tymczasową. Na samym skrzyżowaniu Gagarina, Belwederski i Spacerowej jest tymczasowa organizacja ruchu. Tak samo na Puławskiej jest tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest również na kolejnych skrzyżowaniach, które są w ramach tej inwestycji, więc dopóki tamte wszystkie prace w ramach tramwaju do Wilanowa się nie zakończą, tramwaje raczej dużo nie przyspieszą. Co faktycznie jest trochę utrudniające, jeżeli chodzi o komunikację tym środkiem transportu w tym miejscu, ale nie jest tak to aktualnie wygląda. Wiem, że są opóźnienia, wiem, że tramwaje długo jedą, bo miałem okazję jechać tamtędy, ale z tego co widzę i tak trochę pasażerów z nich skorzysta, więc to faktycznie jest dobra informacja. No i doleciliśmy do trasy Siekierkowskiej, gdzie faktycznie trochę się dzieje, ale rurz został przerzucony ponownie na starą jezdnię, jeszcze nie przez nowe torowisko tramwajowe, chociaż już było poprowadzone niedawno właśnie nową jezdnią przez tory tramwajowe. Czemu? Chodzi oczywiście o to, że można teraz rozpocząć kolejne prace, jeżeli chodzi o przebudowę sieci. Sieci, których nie można było ruszać na czas grzewczy i ogólnie po prostu do końca mniej więcej maja. Teraz prace się mogą rozpocząć ponownie, jeżeli chodzi o przebudowę różnych sieci podziemnych i ruch samochodowy został ponownie przerzucony, jeżeli chodzi o tą część jezdni. Nie wszystkie prace udało się zrealizować poprzednie wakacje, więc część prac jest teraz zrealizowana. Doskonale to będzie widać na odcinku Belwederskiej, gdzie faktycznie trochę więcej tych prac jest zrealizowane. Z kolei tutaj, jakbyśmy tam dalej zatyknęli, to już byśmy zobaczyli nową nawierzchnię Czerniakowskiej, a właściwie jeszcze nie nową, bo prace tam wtedy trwały. Albo jeszcze były przed rozpoczęciem, z tego co pamiętam, bo tak, no bo to były ujęcia z Bożego Ciała, no to właściwie wtedy trwały. Wtedy już faktycznie Czerniakowska była zamknięta w związku z przebudową, a właściwie wielkim remontem całej Wisłostady, który będzie realizowany przez cały ten rok. Tutaj z kolei możemy zobaczyć, że całkowicie jest jedna ulica odcięta i nie ma teraz wlotu zupełnie w to skrzyżowanie. Nam trochę się zmieniła organizacja ruchu przez to, bo normalnie autobusy jeżdżą trochę inaczej objazdami. Teraz Beethovena z kolei jest dodana do użytku, za chwilę zresztą to zobaczycie. A tutaj pojawiły się nowe przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, gdzie były przejazdy rowerowe prawie wszędzie. No i w miarę jakoś funkcjonuje. Z kolei przystanek tramwajowy będzie tutaj dopiero przy Dzikowskiego i dopiero w tym miejscu tramwaj się zatrzyma. Przy samym zespole przystankowym tor Stygny nie będzie się całkowicie zatrzymywać. Tramwaj chce przejechać szybko przez te całe skrzyżowanie, aby po prostu nie zatrzymywać się i nie nabierać zbędnych minut. Też w tym miejscu zrezygnowano ze przystanków tramwajowych, ale i tak w teorii w miarę blisko się tutaj będą znajdować. Tutaj są te prace przy przebudowie części właśnie podziemnej, jeżeli chodzi o różne sieci w tym miejscu, więc doskonale tutaj widać, a tutaj widzimy z kolei fragment króciutki, ale jednak nowego asfaltu. Następnie mamy odcinek bez torowiska tramwajowego, a tutaj już faktycznie tory tramwajowe po części się pojawiają, jeżeli chodzi o nowy zakres tej ulicy i Dzikowskiego niedługo może będzie ponownie przejezdna. Z kolei tutaj mamy ten oczywiście łazik marsjański, który w tym miejscu się znajduje i tworzy tą całą podbudowę, jeżeli chodzi o część betonową. Natomiast w tym miejscu ta część betonowa nie jest dla wszystkich, dla samochodów, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. Dalej jest przystanek tramwajowy, więc też oczywiście będzie większa zabudowa, a na następnym odcinku mamy już faktycznie zielone torowisko, przynajmniej na krótkim odcinku, a na naszym odcinku autobusy już wjeżdżają faktycznie na torowisko tramwajowe.
No i co chyba jasne, autobusy nie jeżdżą po trawie, więc w tym miejscu jest tylko i wyłącznie część betonowa. Dokładnie tutaj autobusy będą wjeżdżać na torowisko tramwajowe. Już na dalszym odcinku, prawie do samej Belwederskiej, autobusy cały czas będą jeździć razem z tramwajami i też dzięki temu będą miały wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe na środku jezdni. Prawie wszystkie, bo pamiętajcie też, że niektóre autobusy, jeżeli się włączają na skrzyżowaniach różnych, będą miały swoje osobne przystanki i też w ramach tej inwestycji jest przewidziane są różnego rodzaju przystanki awaryjne, gdyby po prostu sieć trakcyjna lub coś się stało na torach tramwajowych, autobusy po prostu za tramwaj będą mogły funkcjonować z ominięciem torowiska tramwajowego i nie trzeba będzie stawiać betonowych specjalnych przystanków autobusowych. Będą wyznaczone specjalne, tymczasowe przystanki autobusowe, które po prostu będą awaryjnie uruchamiane. W tym miejscu z kolei jest skrzyżowanie zbetowane, tak jak widzieliście, które jest aktualnie dwukierunkowe, czy tam jest wjazd w każdą stronę, co jest nietypowe jak dla tego miejsca, bo docelowo oczywiście i pierwotnie takiego skrzyżowania tutaj nie było i nie będzie, ale na czas aktualnych prac w związku z zamknięciem Idzikowskiego tak to wszystko w tym miejscu wygląda. No i też oczywiście kolejnym zamknięciem, które się znajduje na dalszym odcinku, bo Idzikowskiego jest zamknięta i wjazd w ulicę Chełmską jest zamknięty, więc dlatego też to tak wszystko w tym miejscu. Znaczy w Chełmska jest otwarta, Dolna jest zamknięta. No, już was tutaj wprowadzam w błąd. Ale dobra, lecimy dalej na kolejnym odcinku, bo tutaj to się trochę łączą, tu jest jeden przejazd nowy, no i tutaj na dalszym odcinku już faktycznie samochody i autobusy jadą po stronie, po tej stronie, jadą po stronie zachodniej, następnie jest przerzutka przy skrzyżowaniu, przed skrzyżowaniem z ulicą Dolną Chełmską i już autobusy i samochody jadą już grzecznie stroną wschodnią. I tak to się prezentuje dalej, przy Dolnej. No a sama Dolna jest teraz nieprzejezdna, właściwie niedostępna, jeżeli chodzi o skrzyżowanie właśnie w tym miejscu z Belwederską, Chełmską, no i oczywiście z samą ulicą Jana III Sobieskiego, więc faktycznie to jest dosyć duże utrudnienie, jeżeli chodzi o ruch i autobusowy, i samochodowy. Tutaj jest z kolei nowy wjazd w ulicę Chełmską, który został już prawie całkowicie wykonany w ostatecznej technologii, jeszcze brakuje oczywiście odpowiednich chodników i zjazdów rowerowych, zresztą brakuje ogólnie w dużym miejscu, tutaj całkowicie prawie, na celowej organizacji ruchu, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych i przejezdy rowerowe, ale powoli widzimy już faktycznie zarys nowego torowiska tramwajowego, nawet właściwie widzimy już część betonową, ale jeszcze bez wstawienia szyn w docelowe miejsca. Tutaj z kolei mamy dosyć wielką dziurę, bo oczywiście ciepłocią też trzeba przebudować i w różnych miejscach różnego rodzaju rury są przebudowane. Czyli to chyba jest nie ciepłocią, tylko coś innego, ale w tym miejscu, jak widzicie, zostało to odkopane i tutaj prace już trwają. Tutaj jeszcze widzimy zrywanie starej nawierzchni asfaltowej, bo trzeba całkowicie usunąć tę nawierzchnię i dostosować się do nowych proporcji, jeżeli chodzi o tą ulicę. Dalej tutaj będą przystanki autobusowe i tramwajowe na samym środku jezdni. No i dalej widzimy już faktycznie łączenie torowiska tramwajowego na całej długości w tym miejscu. Tutaj są prace przy torowisku, a tutaj na jezdni, która jest aktualnie zamknięta z użytkowania, jest przebudowany brakujący odcinek właśnie ciepłociągu, który nie mógł być realizowany w poprzednim roku, bo tutaj jeździł po prostu samochody, bo ten ciepłociąg się kręci pomiędzy jedną a drugą jezdnią. On został już aktualnie wyburzony i musi być oczywiście jeszcze postawiony całkowicie od nowa, ale te prace właśnie są realizowane krok po kroku, bo nie można było całkowicie tego wszystkiego zamknąć, bo po prostu ciepłociąg się wije pod całą ulicą i nie dało się tego zrobić w ciągu jednego zamknięcia. Ja już o tym wiedziałem w zamknięciu rok temu, kiedy tutaj nagrywałem te poprzednie filmy. Czasem doleciliśmy do skrzyżowania ze Spacerową, Gagarina i całą Belwederską. No i tutaj, tu się jak zawsze dosyć dużo dzieje. Najważniejszą zmianą, jeżeli chodzi o ten zakres inwestycji w porównaniu z poprzednim odcinkiem, jest to, że tak aktualnie tędy jeżdżą tramwajem. Tramwaje oczywiście nie jadą do Wilanowa, jadą na razie tylko właśnie na Gagarina i na Kraniec na Sielcach, więc to jest faktycznie nowość. Natomiast, co ważne, prace tutaj cały czas są realizowane, jeżeli chodzi o ten cały zakres skrzyżowania. Skrzyżowanie nie jest oddane do użytku w żadnym stopniu, jeżeli chodzi o cały zakres, bo co prawda mamy już dwie jezdnie Gagarina przejeżdżające przez całe skrzyżowanie, to tyle, nie mamy cały czas dwóch jezdni, jeżeli chodzi o ulicę Belwederską. I tak samo nie mamy żadnych docelowych przejść dla pieszych ani przejezdów rowerowych. Zresztą chodników docelowych tutaj w ogóle nie mamy. Torowisko tramwajowe, jeżeli chodzi o rozjazdy w splocie, jest już prawie całkowicie gotowe. W niektórych miejscach jeszcze są łączone ostatnie fragmenty szyn wyjeżdżające w kierunku Wilanowa. Przejścia dla pieszych na Spacerowej są, ale tylko łącznie techniczne. Droga rowerowa, chodniki na Spacerowej właściwie jeszcze nie istnieją w docelowym przebiegu, tak samo jak wszystkie zjazdy i wjazdy na przyległe ulice. To wszystko jest realizowane. Z kolei w tym miejscu ten betonowy budynek to jest oczywiście podstacja trakcyjna, która jest niezbędna do zasilania całej sieci tramwajowej, jeżeli chodzi o ten odcinek, na dosyć długim odcinku również Mokotowskim. Na samym odcinku Mokotowski i Wilanowski jest jeszcze chyba jedna podstacja, zresztą z tego spajnacha są trzy podstacje na cały odcinek tramwajowy do Wilanowa. Z kolei w tym miejscu dokładnie widać, gdzie się kończy i zaczyna trasa tramwajowa do Wilanowa i na Gagarina, bo dokładnie widać, gdzie się kończy nawierzchnia i drogi rowerowe. Jest to dosyć ładnie zarysowane. Tutaj z kolei mamy przystanek autobusowy, tymczasowy, ale w miejscu docelowym, tylko po prostu jeszcze nie cofnięty. No i tutaj te prace też są realizowane krok po kroku, bo wylot z tej strony z Gagarina jest
realizowane w ramach osobnej inwestycji, czyli tramwaju do Wilanowa, a nie tramwaju na Gagarina. Jest trochę pokręcony, jeżeli chodzi o te inwestycje, ale faktycznie jest to realizowane krok po kroku, tak aby to wszystko zakończyć. Tutaj dosyć ładnie to się prezentuje z kolei, bo ja mam całkowicie jezdni zachodniej, jeżeli chodzi o ulicę Belwederską, ale miejmy nadzieję, że faktycznie ona będzie wracać się na przestrzeni wakacji. Ruch samochodowy, mimo że autobusy po prostu już wróci, chociażby na dwie jezdnie, aby nie było takich utrudnień również już przy uruchomieniu ruchu tramwajowego. Tymczasem na spacerowej co się dzieje? Na spacerową nie udało mi się wlecieć, w związku z tym, że tutaj trzeba mieć specjalne pozwolenie od Służby Ochrony Państwa i na czas, kiedy latałem nad tymi wszystkimi ujęciami, nie miałem takich pozwoleń na tym odcinku dalszym, bo jest ambasada Rosji, która utrudnienia wloty w tym miejscu, więc posługuję się teraz ujęciami z oddania do użytku tramwaju na Gagarina, które mogliście zobaczyć na moim kanale nie jeden raz. Jak widzicie, tramwaj tutaj sobie na spokojnie podjeżdża pod spacerową, bez jakichś większych utrudnień. I to jest pierwszy tramwaj, który podjeżdża właśnie pod tą górkę już faktycznie z pasażerami. Tak, ja się faktycznie znajduję w środku w tym tramwaju. No i dolecieliśmy na górę i teraz od dołu wszystko zobaczymy, bo oczywiście wszystko nagrałem, tylko z ziemi, a nie z lotu ptaka. I tu na przykład mamy znaki nowe, które się pojawiły przed samym skrzyżowaniem, gdzie tramwaje mogą skręcić, jeżeli są jednokierunkowe, a gdzie są, jeżeli są dwukierunkowe. Tuż są rozjazdy, rozjazdy w splocie i na dalszym odcinku zobaczymy całe skrzyżowanie, no i oczywiście co najważniejsze, jak wygląda zaawansowanie aktualnie na koniec maja, jeżeli chodzi o spacerową, bo tam dosyć dużo jest do zrealizowania, właściwie bardzo dużo jeszcze pracy. No dobrze, no to tak, po pierwsze w tym miejscu możemy zacząć, że brakuje jeszcze drogi rowerowej, a konkretnie jej nawierzchni asfaltowej, na właściwie całym zakresie. Ogólnie chyba w ramach tramwaju do Wilanowa nigdzie nie mam jeszcze drogi rowerowej oddanej do użytku z docelową nawierzchnią. Wszędzie jeszcze mamy właściwie taki stan surowy, jak mamy, możemy zobaczyć w tym miejscu, chociaż jest już zarysowany całkowity kształt, jeżeli chodzi o krawężniki. Przejścia dla pieszych pojawiły się tutaj również, jeżeli chodzi o wyjazdy z dużych bloków i kamienic. To faktycznie jest dosyć duża zmiana na plus, jeżeli chodzi o sygnalizację dla osób niewidomych. No, na naszym odcinku z kolei możemy zobaczyć nowe chodniki. Tutaj będzie zjazd rowerowy, z tego co pamiętam, pozostawiony. A tutaj mamy skrzyżowanie na drugim krańcu przystanku tramwajowego Goworka, jadąc tramwajem na dół właśnie w kierunku spacerowej. No i tak, co ważne, tutaj aktualnie jest tymczasowe przejście dla pieszych. Nie ma nawet docelowej nawierzchni asfaltowej, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. A co ważne, nie ma też drogi rowerowej. Droga rowerowa tutaj będzie przejeżdżać przez sam środek tego skrzyżowania, bo będzie przejazd rowerowy tak samo podobny jak przy rondzie 40-latka, które zostały wyznaczone w ramach tych osobnych inwestycji z nowego centrum Warszawy. Z kolei, jeżeli chodzi o nowy przystank tramwajowy w tym miejscu na Goworka, cały czas brakuje po pierwsze wiaty, przystank autobusowy też jeszcze nie ma wiaty, przystank autobusowy nie jest jeszcze w docelowym miejscu, bo jest dla niego przeznaczona specjalna zatoczka, która jeszcze jest nieoddana do użytku. Co prawda działają już wyświetlacze na nowym odcinku tramwajowym, o tyle jest jedna ławka malutka i słupek. I tyle. Nie ma jeszcze wiaty. Wiata się niedługo ma pojawić. Są śmietniki, nie ma jeszcze docelowych barierek, ale mniej więcej przynajmniej już faktycznie całkiem ładnie funkcjonują. Podobnie na krańcu przystanku przy Płaskiej nie ma jeszcze przyjazdów rowerowych, które mają być zrealizowane w ramach tej inwestycji w ramach dodatkowej opcji. Bo tramwaje i ZDM się obudziły, że halo, halo, a może byśmy jednak wybudowali drogę rowerową chociaż w części na Puławskiej, żeby nie było. A tutaj dalej na odcinku już na spacerowej możemy zobaczyć, co się jeszcze dzieje. Po pierwsze, torowisko tramwajowe w tym miejscu jeszcze nie ma zielonej części. I faktycznie rozchodnik doskonale wiemy, że może być to realizowany etapami już w trakcie kursowania tramwajów. Oczywiście chodzi o zamknięcia nocne, kiedy tramwaje tak nie funkcjonują i wtedy krok po kroku będzie się pojawiać zielone torowisko. Doskonale widzieliśmy, że takie prace można zrealizować chociażby na Jana Pawła, czy na ostatnim odcinku przy kierunku placu Politechniki. Te wszystkie prace były realizowane w nocy i tramwaje wtedy normalnie jeździły w ciągu dnia, więc to faktycznie nie potrzeba zamykania, jeżeli chodzi o ten odcinek tramwajowy. I też tego typu prace są zazwyczaj realizowane w miesiącach cieplejszych niż zimniejszych. Z kolei w tym miejscu brakuje jeszcze całkowicie przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego, docelowego, jednego pasa ruchu drogowego w kierunku Belwederski na spacerowej, w skrócie spacerowa w dół jest aktualnie jeszcze jest jednym pasem, docelowo będzie mieć dwa pasy, spacerowa w do góry będzie mieć cały czas jeden pas, ale nie ma aktualnie jeszcze wjazdu w jedną ważną ulicę, jeżeli chodzi o dojazd do placu Unii Lubelskiej, czyli w ulicę Klonową. Na dalszym odcinku widzimy, że faktycznie się pojawiły nowe ścianki w tym miejscu, chodniki mniej więcej są zadysowane już całkiem ładnie po jednej, po drugiej są ulicy, ale znajdują się tam czasami niektóre dziury większe, jak na przykład w tym miejscu, gdzie jeszcze chodnik nie jest połączony na jednej całej długości, dlatego też on nie jest tutaj nieoddane do użytku. No a sama jezdnia i oczywiście nie ma jeszcze ostatniej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o część ścieraną. Tutaj z kolei znajduje się rozjazd,
Tutaj, jak widzicie, ma już postawiony słupek z wyświetleniem, gdzie faktycznie na jaki tor jest przestawiona zwrotnica. Oczywiście tutaj tramwaje jeszcze sobie ten nie mogą skręcić, bo odcinek do Wilanowa jest zamknięty i ten zwrotnica też jest zaplombowana, tak żeby nie dało się jej aktualnie przestawić, czy to elektrycznie, czy też nawet ręcznie. Tak żeby po prostu się nic dziwnego nie wydarzyło, bo chociażby na samym odcinku tramwajowym, tym do Wilanowa, jeszcze nie ma sieci sekcyjnej, więc pantograf wyleciałby w powietrze. Tutaj też z kolei brakuje jeszcze lewoskrętu, który cały czas nie oddany do użytku. By tą drogę z dojazdem w kierunku Belwederski przez samo skrzyżowanie i tutaj też brakuje sygnalizacji świetnej. Tutaj z kolei aktualnie jedziemy po buspasie. Tędy autobusy będą wjeżdżać na wspólne torowisko tramwajowo-autobusowe. Na górze jest już faktycznie sygnalizacja świetna dla autobusów i tędy autobusy razem z tramwajami będą jechać dalej w kierunku Wilanowa. No i tak mniej więcej wygląda cała inwestycja tramwaju do Wilanowa. Całkiem dużo się nagadałem, całkiem dużo zobaczyliście. Jeżeli nie zrozumieliście, to wybaczcie. Mam nadzieję, że kolejny film z tramwaju do Wilanowa będzie już trochę lepiej przegadany ze mną. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybu i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Aviznosza. Zachęcam was również do dołączenia do grupy Co u Tramwaju Warszawski, tutaj macie link w opisie. To jest grupa na Facebooku, bo ja tam staram się wyrzucać jakieś zdjęcia z różnych inwestycji, ale również się wymieniacie informacjami i różnymi artykułami o różnych inwestycjach i ciekawostkach o tramwajach, które są z czasu aktualnego głównie raczej niż historycznymi. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny film z tramwaju do Wilanowa powinien się pojawić w formie przelotu, to jeszcze w tym tygodniu albo już na początku przyszłego, bo będę mieć możliwość latania właśnie nad Pławską, więc cały przelot będzie już faktycznie z całego odcinka tramwajowego do Wilanowa, również jeżeli chodzi o fragment na Pławskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny pełen film tramwaju do Wilanowa, powinien się pojawić dopiero już na początku wakacji, czyli w lipcu, i też wtedy najprawdopodobniej już lepiej będzie można mnie zrozumieć w związku z tym, że trochę różne rzeczy będę analizować jeszcze pod sam koniec czerwca, jeżeli chodzi o te tematy. Także mam nadzieję, że kolejny film będzie bardziej zrozumiały dla wszystkich, bo wiem doskonale, że teraz przyspieszyłem mocno ten film, bo chciałem dużo powiedzieć, chociaż materiał i tak trwa już ponad 30 minut, więc bez zbędnego gadania, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i przepraszam was, że tak długo czekaliście na ten film, bo już go obiecywałem od kilku ładnych dni, ale on trwa po prostu bardzo dużo, też chciałem zrobić nowe intro, którego nie do końca jestem zachwycony, ale niech będzie na najbliższy czas. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Najprawdopodobniej to będzie w końcu jutro LK7, no i trochę jeszcze inwestycji z centrum Warszawy, jak Mielna, Plac Centralny, czy oczywiście parking pod Placem Powstańców Warszawy. Cześć!